Witam, to jest film z serii Fakty o krajach. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam Vanuatu. To jest egzotyczne państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym. Zapraszam do oglądania. Vanuatu to państwo obejmujące 83 wyspy na archipelagu Nowych Hebrydów. Wybrzeża tych wysp są bogate w rafy koralowe, a na samych wyspach występują aktywne wulkany. Od kwietnia do czerwca trwa sezon na Nakhol. To ekstremalny sport polegający na skokach z drewnianych wież przy pomocy lnianych lin. Narodowym daniem Vanuatu jest nalot, czyli pieczone banany, taro lub owoce chlebowca, zmieszane ze śmietanką kokosową. Vanuatu jest niepodległe od 1980 roku. Przedtem było zależne od Wielkiej Brytanii i jednocześnie Francji. W 2015 roku kraj został nawiedzony przez cyklon tropikalny Pam, który spustoszył kraj. 60 wysp Vanuatu zostało odciętych od świata. 16 osób zginęło, a stolica została zniszczona w 90%. W Vanuatu nie ma co się targować, ponieważ jest to tam oznaką braku szacunku do sprzedawcy. 15% dorosłych Vanuatańczyków to analfabeci. Vanuatu, jak na egzotyczne wyspy przystało, jest rajem podatkowym i krajem taniej bandery. Spółki z siedzibą na Vanuatu płacą w ciągu roku tylko jeden podatek na rzecz podmiotu prowadzącego rejestr korporacji. Świnie są symbolem narodowym Vanuatu. W przeszłości kanibalizm był powszechny na Vanuatu. Ostatniego człowieka zjedzono w latach 70. XX wieku. Na wyspie Hideaway funkcjonuje jedyny na świecie podwodny urząd pocztowy. Cały archipelag obejmujący Vanuatu został odkryty w 1774 roku przez Jamesa Cooka. Prócz trzech języków urzędowych na 83 wyspach Vanuatu używa się ponad 113 języków. Sami Melanezyjczycy są bardzo zróżnicowani nie tylko pod względem językowym, ale także kulturowym. Wulkan Jasur na wyspie Tanna to najbardziej dostępny aktywny wulkan na świecie. Pod kraterem wulkanu prowadzi kręta droga samochodowa. Nieopodal samego krateru wielu ludzi koczuje w namiotach, by podziwiać lawowe pióropusze. Państwowym hymnem Vanuatu jest pieśń o tytule Yumi Yumi Yumi. Słowo Yumi w języku Bislama znaczy my. Dorosły mieszkaniec Vanuatu w ciągu miesiąca wypala tylko 4 papierosy. W czasie II wojny światowej na Vanuatu stacjonowali amerykańscy żołnierze, którzy zostawili po sobie pełno rozbitych butelek Coca-Coli, których fragmenty są często spotykane nawet dzisiaj. Jeszcze 3000 lat temu na wyspach żyły 2,5-metrowe żółwie z rodzaju Mejolania. Lud Lapita polujący na te zwierzęta pozyskiwał z nich wyłącznie mięso z nóg. Żółwie te wyginęły w ciągu 200 lat. W latach 70. i ponownie w latach 80. niepodległość ogłaszała wyspa Tanna. Obydwa dążenia niepodległościowe zostały stłumione przez Brytyjczyków. To będzie już wszystko w tym odcinku. Zapraszam was wszystkich do pisania w komentarzach propozycji, o jakim jeszcze kraju mogę zrobić filmik, a także zapraszam was do polubienia mojej strony na Facebooku. Żegnam.